Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym customie na moim kanale The Lake of Stars. Jest ze mną Torgus. Cześć wszystkim. Tak, i będziemy go oczywiście przechodzić w kooperacji. Także tak jest. Ponownie nasz team. No i tak, autorem customu jest G-Mac, który pochodzi ze Szkocji i ma on na swoim koncie już w sumie dość pokaźną kolekcję customów, naprawdę pokaźną, w sumie nie widziałam jeszcze chyba autora z taką ilością customów stworzonych. Wow. No. Jak spodoba się ten custom, to nagrywamy kolejny. No możemy. Ogólnie ten custom został wydany 11 sierpnia 2015, więc jest stosunkowo nowy. No i nawiązuje on chyba trochę historią do poprzednich customów twórcy właśnie, ponieważ szukamy tutaj jakiegoś ostatniego scribble z stone, jakkolwiek się to wymawia. Przepraszam. To jest chyba taka maska, wiesz? Taka, to jest standardowa nazwa takiej maski, którą szukaliśmy w Tinosie. Ale mogę oszukiwać, więc... Nie przypominam, znaczy pamiętam maskę, ale nie przypominam sobie w ogóle, żeby się tak nazywała, więc... Zobaczymy na końcu, o ile dotrwamy. No, tak, także Lara musi uzupełnić swoją kolekcję masek, czy cokolwiek to jest. I... Dobra, ogólnie custom nie jest długi, więc zobaczymy, jak nam pójdzie. No i w sumie to tyle chyba. Tak, i po menu można zobaczyć, że będzie mrocznie. Tak, ta mroczna może muzyka. Lawy, tak, muzyka. Okej, to co, rozpoczynamy? Tak, jedziemy, go. Okej. Czyli widzę, że tutaj na tej wysepce zaczynamy. Jaki strój! Stylizowana na Taot chyba. No, to tak. Angel, tak. Nie to wygląda. Widzę jakiegoś człowieka na tym jeziorze, to znaczy takiego zawieszonego. Ale witującego. No. Rozumiem. Czekaj, jak cię robiło, matko? Menu jest szalone. W ogóle pistolety to rewolwery. A faktycznie. Flary. A wyglądają w miarę normalnie. No. Flary też w miarę normalnie, ale te rewolwery. Czekaj, chciałam to przybliżenie zrobić. Lornetką. Nie, to nie jest człowiek, to jest jakiś potwór unoszący się nad tym jeziorem. No, what the fuck. Dobra, zaczyna się creepy. No, ale Laro ma warkocz, jej! Jej, tak, standardzik. Dobra, to co, biegniemy przed siebie, czy tu coś jest? No właśnie się rozglądam, ale chyba nic tu w tym, na tej pierwszej wysepce nie ma. Boże, ja się boję, że my się tu pogubimy, to wszystko wygląda tak samo. No, gdzie się nie rozejrzę, to po prostu to ja się tu pogubię na pewno. No, trochę będzie tutaj chyba biegania. No dobra, będzie, no to ja biegnę przed siebie na razie. No ja też. Już tu widzę jakieś tam platformy nad tą lawą. Więc nie wiem, ale chyba stąd się na razie nie da tam doskoczyć. Tam jakaś czaszka płonąca na wprost. No, idę właśnie tam. No ja też. I jakieś kolce, więc ja nie wiem, czy my tędy przejdziemy. Czekaj, ja walnę sobie zapis pierwszy. No ja też właśnie zrobię. Ała! Chyba w tym samym momencie zginęliśmy. Tak. Zaczęło się wybuchowo. Okej. Czyli to znaczy, że tam nie należy wkocić. Chyba, że trzeba strzelić jakoś w tą czaszkę, ale nie wiem. Nie, no tak ze zwykłych pistoletów to nie sądzę. No raczej, no też mi się wydaje, że jakiś rewolwer musimy mieć. Dobra, tu jest zakaz wjazdu. To idziemy gdzie indziej. To idziemy do jakiejś ruiny. Wiszące te ciała. Boże, one się ruszają w ogóle. No wiem. Zakra. W ogóle nie wiem, czy jakieś sekrety tu są. Chyba... Aaaa! Boże! To znowu coś? Psy mnie zaatakował. Oła, zaraz mnie zjedzą! Ja zaraz zginę! No ja też! Jezu, masakra! Tylko raz dotknęły i pół życia mi zjechało. No mi tak samo. Dobra, ja już jedną apteczkę. Akurat się zrównało, że tak powiem. Okej, okay, tu widzę jakieś kolce. I tam jest taki wąż. I tam się wkłada chyba taki kryształek czerwony, z tego co pamiętam. A, tak. W trójce to było chyba. Tu też jest jakieś przejście po lewej, ale tam jest chyba zamknięte. Też czacha. No. A co tu jest na tym takim podpięcie tam? Jakiś smoczek chyba. Widzisz to? Taki złoty smoczek.
A, to, no. Nie wiem, czy tam się chyba raczej istotnie... Nie wiem, czy się stąd doskoczy. Czekaj, ja sobie zapiszę. Ale chyba nie. No, troszkę zabraknie. Troszeczkę brakuje. Ale ciekaw jestem, jak tam w takim razie można się dostać. Może się coś wysunie z tej lawy. Dobra, to ja nie mam pojęcia, gdzie my idziemy. Ja wiem, gdzie jeszcze możemy pójść, tylko się zgubiłam, czekaj, w jakiś liście. No właśnie. Nawet nie, Jezu, będzie ciężko wytłumaczyć, gdzie poszliśmy, bo to wszystko naprawdę wygląda tak samo. Bo minęliśmy jeszcze jeden mostek, tam trzeba się wrócić. Okej. Tak, au. No i się zwiesiłam, świetnie, po prostu, genialnie. Ja to zawsze coś zepsuję. Zawsze w kosmach, tak, to fakt. A faktycznie jest. Jest mostek, no. Widzę. Teraz ja muszę tam dobiec. On... Tutaj. Aha, tu jest kolejny ten wąż, czyli już takie dwa kryształki. Aha. Jest na wprost znów czacha. Więc nie wiem. Tu na dół można zejść w sumie. O, znalazłem coś. To jest jakaś dziurka. Dziurka, powiadasz. To znaczy, jak masz te takie... tak jakby bramy, to za tym łukiem widzę. Takie przejście. Widzę. No właśnie, i tutaj coś jest. No. Zjechałam. Tylko nie chcę zginąć. Ale nie wiem, co to daje. Chyba jednak tu nic nie ma. To znaczy, są zamknięte tutaj wrota. Trzeba je otworzyć jakoś. To smutek. Jezus, zawsze mamy tak, że na początku zawsze się tak miotamy, potem dopiero nam zaczyna iść coraz lepiej. No bo to tak trzeba się rozegrać jeszcze. Tak, trzeba się W ogóle muszę sobie z bliska przyjrzeć się Larze. Ale tak dziwnie wygląda, ma dziwną twarz. No faktycznie. Znaczy... do legendy mam tak, mam takie wrażenie. Nie jestem do końca pewna. Tak wygląda trochę, jakby nie miała makijażu. Ja się nie wypowiem na ten temat. Dobra, mamy problem, bo serio nie wiem, gdzie mamy iść. Spoko, zaraz znajdziemy coś chyba. Okej, tutaj nic. Chyba. Może przez którąś czaszkę da się przejść, czy coś. No. Jeszcze tutaj się porozglądam, bo może tu jest coś ukrytego. Tam jakiś artefakt daleko widzę, ale tam też nie doskoczymy chyba stąd jakoś, tak nie wiem. Tam... Da się oszukać system? Prawie. Ty już cheatujesz? Proszę cię. Nie, ja nie cheatuję, ja tylko... Tak. A to ja cheatuję zawsze, nie? Wyszło szydło z worka. O Boże, jak się przestraszyłem. Znalazłem kolejną dziurkę. Okej. I tu taki piesek na mnie wyskoczył, ale zaraz ci powiem, czy to gdzieś w ogóle... O, a ja widzę też jakąś dziurkę, ale nie wiem, czy to ty znalazłeś tą samą. To znaczy, byłem na tym, na tej takiej której zaczynaliśmy grę. Aha, i nie, tu... to ja kręcę się nadal... Okej, okay, tym... dobra, tu nic nie ma. Po tym miejscu, tym środku, znaczy tam, gdzie byliśmy, gdzie był ten, kurde, gdzie był ten drugi miejsce na dżem, drugie miejsce. Aha, na dżem. Wiem, okej, okay, to tam się kręci, ja sobie jeszcze tutaj pójdę. Tam w tamtej dziurce były kolce, więc... Aha, okej, okay. Chyba spoko. Dezaktywować najpierw. Kurczę, czy my czegoś nie widzimy? No ja ci mówię, że to jest... Tak, znalazłam dźwignię. Okej, okay. Czyli tam przy tych łukach, tak? Tak, przy tych łukach musisz z innej strony zejść, tam jest takie coś na kształt drabinki małej i... Czyli jeszcze jedna dziurka, okej. Okay. Tak. Pełno dziurek w tym kostiumie. Okej, okay. Jest dźwignia, fakt. Ej, jaka fajna, nie widziałem takiej dźwigni nigdy. No, ładna. Aha, i teraz przejdziemy sobie tędy. Tak, przejdziemy przez czaszkę, jej. Który już nie ma. Super. Okej. Okay. Tylko która to czaszka była? To jest ta na początku. Mi się samej? Wydaje, że ta na początku, no. Tak wyglądała. Aha, Lara ma nowe ruchy, zapomniałam.
Jakie? W sensie... Tak, że może chyba skakać z krawędzi, jak jest zawieszona. Aha, do góry tak jakby, tak? No, takie do góry i do tyłu. Rozumiem. I chyba... Kurczę, coś jeszcze... Aha, i ten roll taki, co ona robi jak kuca. I możesz wcisnąć wtedy chyba klawisz sprintu i wtedy Żeby tak się roll. Przeturlała. Rozumiem. A to fajnie. No dobra, bo to jest potrzebne chyba do przejścia tego customu tak ogólnie. Więc. Powiem ci szczerze, że do końca ta pułapka się nie dezaktywowała. Aha. Bo zginąłem właśnie. Okej. Okay. Jak my mamy to przejść? Nie mam pojęcia, czekaj, zaraz zobaczę. Ja nie zginęłam. Aha, ale tylko, że straciłam bardzo dużo życia. O Jezu. Tylko to trzeba jakoś przeskoczyć. Wiesz, to przeskoczyłem jakoś, wiesz, i nie zabiło mnie teraz, więc git. Chyba jakoś te kolce trzeba przeskoczyć, nie wiem. Ale to dziwnie, bo wtedy tak samo skoczyłem i to zadziałało, więc nie wiem. No właśnie dziwne, trochę. Teraz mi w ogóle nie wyskoczyły wybuchy, ani nic. Więc... No właśnie tak samo miałem, więc nie wiem. Dobra, scheatowaliśmy. tutaj, nie wiem, tu są jakieś pozamykane bramy. To wygląda, jakbym miała włożyć głowę kościotrupowi. No, chyba tak, czaszkę, fakt. A póki co nie mamy nic takiego, a tutaj... Nie wiem. Wow. Tu jest to samo. Tu jest... Co to jest? Interesujące, stąd chyba będzie się spadać gdzieś. Aha, tu są te kolejne miejsca na czaszki. O, apteczka, mała, jak coś. Gdzie? Po drugiej stronie, tak jakby. Jak wchodziliśmy, to naprzeciwko. Zaraz zobaczę, tylko żeby nie wpadło do lawy. Czyli teoretycznie musimy te... No. No okej, okay. A tam na górze coś jest? Bo ja widzę stąd, że tam chyba coś jest. Tylko nie wiem, jak tam się dostać. Tak, tylko właśnie nie wiem, którędy. No właśnie. Tędy nie. Wygląda, jakby coś było. Aha, na tych podwyższeniach są jeszcze flary. Okej, zaraz pójdę. To możliwe, że jest jakaś krawędź taka niewidoczna, której nie widzimy jakby. No. Albo jakaś drabinka. Albo drabinka, no. Bo z tych podwyższeń to chyba raczej tam się nie da nigdzie skoczyć. Tam, gdzie te flary. Czekaj, tu coś jest. Na jednym z tych podwyższeń, tak, jak wejdziesz sobie, to możesz się złapać krawędzi i chyba użyć tak, tego nowego ruchu. Chociaż nie, nic nie dało to. Do czego to jest? Nie wiem, czy ty to widzisz. Nie, nie wiem. Nie wiem za bardzo, aha, o czym mówisz. Może do tyłu. Dobra, jest, jestem na górze. Okay. Jak masz takie po bokach? Pies! Super. Zginę nie wiem, zaraz. Nie wiem, gdzie ty się zaczepiłeś. Jest taka wąska, mała krawędź. Poczekaj, jak wchodziliśmy, to na lewo musisz się kierować i wejść na takie podwyższenie, po lewej stronie. No, ale to pierwsze to podwyższenie, czy to drugie? Drugie. Chyba aha. Drugie. Chyba drugie, o ile cię nie oszukuję. A tu jest, Boże, nie widziałam tego kompletnie. Tak, i tam musisz się właśnie tak odbić tym nowym ruchem do tyłu. Do tyłu? Tak. Ale... Ona się sama chyba obróci w powietrzu. Okej. Okay. Masz? Czekaj, bo się zestresuję zaraz. Nie, to jest trudne. Spokojnie. Tylko kontrol trzymaj. Nie udało się, coś nie wyszło. Zaraz wyjdzie. Spokojnie. O, dobra, jest. Okay. Matko, skomplikowane rzeczy. A, faktycznie, pies, już. No i tu teoretycznie na tym postumencie jest ta maska, tylko to płonie, więc nie podniesiemy jej. No, pewnie trzeba zrobić ten milion innych rzeczy, żeby tak. Się tu dostać. Okej, okay, tu jest zamknięte przejście. No. Tylko nie widzę za bardzo dalszej drogi tutaj. O, na górze widzę ten czerwony kryształek. No, też widziałam go przez sekundę. No, musimy do tych węży powkładać. Tam jest wnęka taka. Taka krawędź do złapania, tak? Tak, po lewej stronie, jak się chodziło. O matko. Okej, okay, tylko czy ja stąd ginę? Przeskoczę?
No okej. Okay. Ja nie chcę ginąć. Tylko nie wiem, czy to... Tylko musisz okrążyć chyba, wiesz, jakby ten, tą górę całą i od drugiej strony tam się złapać, bo... Aha. Bo z tej strony chyba, z której teraz tam skoczyłaś, to jest za wysoko ta krawędź. Ale co, jak ja mam teraz... Tylko nie wiem, to w ogóle nigdzie nie prowadzi, tak... Do tyłu tu muszę skoczyć, ale ja się boję. To będzie skok wiary. Jak no. Ty to okrążyłeś? Tam jest takie podwyższenie, gdzie są zamknięte drzwi. No. Widzisz? Taka krata zamknięta. No i potem na drugą stronę tam skoczyłem. Aha. No. I potem tam cały czas prosto i tam krawędzi. Hania lama. Oj, tam spoczko. Zanim ja tam dojdę, to wiesz co? Poczekam, spokojnie, nigdy się bez ciebie nie ruszę. Ty odnalazłaś dźwignię jako pierwsza, proszę cię. No właśnie, z poziomem zręcznościowym idzie mi kiepsko. A to się wyrównujemy, zobacz, to jest kooperacja prawdziwa wtedy. Okej, okay. Gdzie mnie to zaprowadziło? Dobra, nie wiem, ten skok się wydaje trudny. Może się tylko wydaje. No wskocz tu! Miałaś się złapać tego. Tak po środku do góry czy do tyłu? W którym miejscu? Czekaj, a tu, dobra, nie, już widzę. Dobra, nieważne. Okej. No kurde, nie wiem jak tam wskoczyć. Okej. A nie wiem gdzie ty skaczesz w ogóle teraz, bo mi się udało. Okej, okay, na takie kolumny teraz skaczę. Tam na rękach się przesuwasz. No. Maksymalnie na prawo bodajże. I tu możesz wejść. I stąd teraz na tak. Aha, bo to tak się zjeżdża stąd, tak? Tak, tak, tak. I tam dalej będziesz mogła wejść. Tam do samego końca. Okej, okay, dobra. No tu próbuję wskoczyć, i... chociaż mi się udało już teraz. Teraz tam na lewo, tak? Tak. O matko. No tak po skosie trzeba, ale z rozbiegu musisz. I no, chyba bez łapania rękami mi się udało. No, też mi się udało. Okej. Okay. No, spadłam. Tylko nie wiem, gdzie dalej. Czyżby znowu na te takie tutaj zjazdy? Też mi się tak wydaje, bo tam jest takie przejście, tam jest takie wejście i też i tam potem zabierzemy ten dżem. A, no chyba tak. Strony. To chyba tak trzeba, fakt. Dobra, skaczemy. Hopaj mi tu. Oczywiście no. Ania lama zlamiła. A ja tych flar jeszcze nie zebrałem, tam na dole są. Dobra, muszę pamiętać o tym. Gardzę z najdźkami. No właśnie, jesteś bezczelny. Dają ci, a ty nie bierzesz. A ja się skupiam na sekretach, ty. A ty już pomijmy fakt, ma. Że ani jednego nie zdobyliśmy. No bo ty chyba właśnie nie ma żadnych sekretów, ale głowy nie dam. Oczko, dobra, mam kryształek. Tylko teraz jakoś sensownie trzeba zejść na dół. No. Ciekawe, do czego będzie pasował. Czy no tam był... środkowej? A właśnie, bo tam były dwie te paszcze chyba. No. Chociaż nie, jedna jest tylko, bo ta druga była zasłonięta kolcami, pamiętasz? Aha, tak, pamiętam. Więc tylko jedna, tylko ta, to było tam po środku chyba. Tam, gdzie odkryłaś tą drabinkę no, no, taką. No. Okej, tylko ja się boję, że jak będę wracać, to znów te wybuchy dziwne mnie zabiją. To zapisz przed tym. No chyba tak. Tak śmiesznie biega, śmiesznie daje ręce. Nie wiem, tak inaczej niż normalnie. No tak, troszkę inaczej. Czekaj, bo ja się zgubiłem, gdzie mam teraz skręcić? Chyba do... Dobra, wybuchy mnie nie zabiły, jak coś. Też właśnie. W ogóle nie było ten. Dobra, chyba tutaj, tak.
Lake Jam. Dżemik. Jak słodko. Kolejna czaszka, tylko nie wiem kompletnie, gdzie ta wybuchła jakby. No to tam z tego lejka, znaczy z tej środka... Boże. No tam, gdzie dżem dajemy, to tam stamtąd się chyba da dostać. Aha, z tej strony, dobra. Boże, ja właśnie tak mówiłem, mam orientację daje. Taką w terenie, że po prostu... No ja też mam kiepską orientację, właśnie się dziwię, że teraz mi tak idzie. Bez ciebie nie dałbym rady. Dobra, to teraz pytanie, czy mnie znów coś zabije, czy nie? Zapis. Zapis. Zapis, dobra rzecz. Aha, teraz wybucha. Ale nie znaczy troszkę życia mi zabrało. O, mi też. Ale mi więcej zabrało. No to spróbuj może jeszcze raz, wczytaj sobie. No. Bo w sumie mało tu jest apteczek. Ile mamy teraz? Ja mam tylko 5 małych. O, teraz w ogóle nie wybuchło. Przy wczytywaniu, to jest coś zbugowane no, chyba. No, pewnie tak. Przy wczytywaniu to nie wybucha. Dobra, tylko nie wiem, czy ty widzisz, co tu się dalej dzieje. Jakieś zręcznościówki, ognie. O, fuck. Fascynujące. Oh my gosh. Ale jeszcze pójdę w drugą stronę, zobaczę, czy coś jest. Muszę jakaś apteczkę. Może jakiś sekret? Tu się da zginąć? O, tu jest dziurka chyba jakaś. No, jest. I można. Z której strony? Bo ja wpadłam do lawy. O, znalazłem smoczka. Masz... Ja chcę... Sekret! Tak? Tak! Ale jaja! No, dobra, też znalazłam tą dziurkę chyba. Ale fajna ta tekstura tego smoczka. Nie wiem, czy była taka w klasykach. Zaraz zobaczę. Nie pamiętam. Secret Drop. A, faktycznie! Jaki słodki! No... No takiej ciekawe... nie było. No ciekawe tylko, ile tych sekretów tu jest. No, nie mam pojęcia, bo właśnie... Nie wiem, no jak przeglądałam walkthrough, to tam nie widziałam, ale no patrzcie, nie chciałam się wczytywać za bardzo. Walkthrough przeglądała i teraz udaje, że gra na ślepo. Tak. Nie ja dobra. Tylko chciałam sprawdzić, jak długi jest kas. Ojejku. To czekaj, to nawiązuje do dwójki, bo w dwójce były takie smoczki właśnie. No. Ale fajnie, że coś jest. O, właśnie fajnie, fajnie. Czekaj, to co, skacz na te pochylnie, nie? No, właśnie się tam wybieram, ale masakra. Ja się tego obawiam. Jak ja nie... No, dobra, z rozbiegu nie. Troszkę za późno powiedziałaś. Okej. Okay. Cały czas w tym samym momencie giniemy. Mamy synchro. Tak. Team prawdziwy. Dobra. Miejsca, o, tak. Dobra, da się zatrzymać. Ja się będę łapać rękami chyba każdej tej. Da się. Nie da się nawet, o nie. Nie, nie da się wszystkim. Wow, tego się złapał. Przed ogniem się złapałem. No, przed ogniem się da złapać. To git. Zapiszę sobie teraz. No i teraz. Okej. Okay. Skacz. Jestem przed drugim ogniem. No, ja też właśnie... tam jest drabinka, kurde, nie zauważyłam. Okej, okay, udało się. A miałeś zapis sobie, znaczy zrobiłaś sobie przed ogniem? Tak, tak, tak. A, no to okej. Okay. Także... Ja zawsze muszę, bo... tak, to by się... czy to są jacyś przeciwnicy? Chyba nie. No trochę... Mam wrażenie, jakby muzyka się zmieniła, ale... Ja praktycznie w ogóle muzyki nie słyszę. Może ja sobie podgłośnię troszkę. Tu są flary, ale czemu jest pusty postument? Właśnie nie wiem, ale tu jest dźwignia, wiesz? Może się pojawi tam coś na tym postumencie, jak się pociągnie dźwignia. To trochę creepy wygląda z tymi kotami tutaj. Bastetami. No to fakt. Coś tu się otwiera, ale nie wiem gdzie. Standard. Czekaj, ja tu apteczkę zbieram, flary zbieram, ale dźwigni nie widzę. Tak jak wchodziliśmy, to jakby się... Aha, odbyła. Dobra! No. Aha, dobra, flary mam. No, apteczka jest tam dalej, trochę. Okej, okay, mam. No, tylko właśnie gdzie coś otworzyło. Pewnie to już nie wiem, bo tutaj dotąd chyba nie obejrzałam terenu do tego fragmentu. Jeszcze popatrzę, czy tu dziurek żadnych nie ma. Okej. Okay. Z każdej strony, bo w sumie widać, że autor lubi takie właśnie tutaj rzeczy. No. Że...
Takie przejścia są ukryte bliżej. Tutaj nic nie ma. A tam na drugą stronę? Nie. Okej, okay, gdzie jest tata? Wow. Zgubię zaraz. Taka platforma tam była na pewno. Takich platform musimy szukać. No wiem, tylko chciałam przejść przez te koty, ale nie mogę się przycisnąć, Lara jest A właśnie, gruba. Bo jak chcę teraz wrócić, to jest problem. No tam jakby jest brak drabinki przy tym jednym kocie, tylko że nie da się przejść, bo jest Lara za gruba. Między nimi, tak? Okej. Okay. O, da się skoczyć, dobra. Okej. Okay. Jeszcze ja tu sobie poskaczę, bo może tu coś jest jednak. Dobrze. Żeby nie było, że coś pominęliśmy. Nie, dobra, chyba. LOL. Wskoczyłem na lawę i nie spłonęła mi Lara. Aha. Czekaj, czy to jest jakiś bug? Czy ja mogę teraz biegać po lawie? No, spróbuj. Nie, dobra, zginąłem. Ale tylko chyba tylko na tym jednym kwadraciku. Nie wiem, czy to jest sekret jakiś, czy nie? No, nie wiem. Ale dziwne to było. Dobra, ważne, idę tam, gdzie ty. Gdzie to jest? Aha, ty tu skoczyłaś, dobra. Przy jakiejś krawędzi. Tu są dalej, to... Czekaj, chyba... Nie, to nie, to... Teraz się naszukamy. No, szukamy, szukamy. Czekaj, tu nie. A może jeszcze, jakbyś Aniu mogła się wrócić tam na sam początek pierwszej, którą ja znalazłem. Czekaj, może... by cię przycięło trochę. Oj. Znowu. A to pierwszy raz, tak? Wcześniej nie? No. Okej, okay. Dobra, może okej będzie. Jakbyś mogła wrócić tam, gdzie zaczynaliśmy grę. No. Bo ty nie widziałaś tej jednej dziurki, którą ja odkryłem. To może tam coś zobaczysz, ciekawe. Nie zobaczyłem. Aha. Okej, okay. Dobra, zaraz zobaczę. Chociaż mi się wydaje, a tam jest jeszcze jeden ten gem, tam daleko. Nie, tu się otworzyły przejścia. W którym miejscu? Czekaj, jakby przy tej pierwszej czaszce, co wchodziliśmy. Okej. Okay. Tu, ale to kurczę, już tu się da doskoczyć tak daleko? Więc nie wiem, czy to nie trzeba obejść jakoś dookoła. No to przyjdziesz, to zobaczysz. Okej, okay. Już tam lecę. Bo trochę daleko. Aha, ten gem, to ja widziałem go tam w oddali. I te płytki. No właśnie te płytki, a te one płytki się nie pojawiły? Wcześniej. Nie, były Aha. wcześniej na 100%. Nie. Aha. Ale to stąd okay. to wątpię, że doskoczymy. No właśnie, też mi się tak wydaje, bo to tak daleko jest. No, a tam jest... Nawet nie wiem, czy to nie jest smoczek. To chyba nie jest gem. Nie? No tak mi się wydaje, że to chyba smoczek jest. Dobra, pytanie, gdzie ty tą dziurkę widziałeś? Na samym początku, czyli jak teraz jesteś na tym moście, to się jakby odwróć, tam biegnij na wprost cały czas. I no. zaczynaliśmy grę i potem chyba na lewo, z lewej krawędzi na dół. Aha, okej. Okay. No faktycznie, coś I tam tu jest. I jest dziurka właśnie, tylko... To sobie zapiszę. Uważaj tam na jedną rzecz. No. Okej. Okay. No i tam dalej, zapisz sobie tylko. I tam dalej masz taką jakby drabinkę w polce. A może one się dezaktywowały teraz, nie wiem. Nie. Trzeba je jakoś, nie wiem, wyłączyć. No, faktycznie. No, trzeba je wyłączyć jakoś, tylko nie wiem jak. No to nie, tutaj chyba w takim razie... Nie bardzo, tutaj w suficie chyba nic nie ma. Nie, no musimy znaleźć to miejsce, gdzie się otworzyło. No właśnie, tylko... Bo to jest tak w miarę logicznie i połączone. No wydaje mi się, że to gdzieś tam gdzie pociągnęliśmy tą dźwignię, że gdzieś tam blisko to chyba jest. Bo tutaj też wszystko tak blisko się otwierało w miarę. Tylko, że tam nie bardzo, nie widziałam, rozglądałam się. Hmm.
Tam czekaj, jest... przyda się nasza lornetka fantastyczna. Tak rzadko skorzystam z lornetki w Tomb Raiderach. Wydaje mi się, że widzę miejsce, gdzie się otworzyło. Tak? Z początku planszy, ja tam, gdzie zaczynaliśmy. Dobra, jak popatrzysz... Już wiem. Tak, wiesz? Pamiętasz, jak mówiłem ci o tej dziurce, co były na końcu zamknięte wrota? No, takie. I to jest tam za jednym z łuków. Po jednej stronie była ta drabinka, co odnalazłaś dźwignię, a po drugiej stronie była taka wnęka i tam na końcu były zamknięte drzwi, takie jakby kratka taka. I teraz one są otwarte. Aha. To chyba to się otworzyło. Tylko wtedy nam pokazali to z innego ujęcia. Tak, to jest tu. A to gdzie to było? Tam, gdzie to teraz moja orientacja się popsuła. Jak się idzie w stronę drugiej czaszki. Czekaj. Tam, gdzie wciskaliśmy gem, ten czerwony. Okej, okay, dobra, już. No i to jest tutaj. O, udało się, uff. Dobra. No, trzeba trochę się orientować. Boże, źle pobiegłam. Yeah. Jezu, ale to jest ciężkie. Ten co jest skok. Ciężkie? Nie mogę okay. Jakoś tak wycelować. Bo to się rusza, kurde. No czemu ona się zapala? Come on. Nie mam pojęcia. Aha, i jak stoję na tym, to to jakby mnie samoistnienie przesuwa, tylko ja muszę... Aha, spoko. Myślałem, że to jest prostsze. Przeskoczyłaś to? Nie, czekaj, dopiero dobiegłam. Aha, okej. Okay. Już się tu męczę. O, udało się jakimś cudem. Gdzie nie możesz skoczyć? Okej, okay, zebrałem. A, i dezaktywowały się te kolce, o których mówiliśmy tam wcześniej. Okej, okay, to super. Aha! Bo Lara się nie przesuwa z tą no płatką. No właśnie, właśnie ja takie samo wiem. Wytyfy? Ale jaja. No i to jest dlatego takie dosyć problematyczne. O matko. Łamatko. Ziom. Ziom. No. Dlaczego się zapaliłaś? Byłam no. W płatce. No właśnie. Też miałem ten sam problem. I znowu. Musisz kilka razy popróbować. Nie umieć takich rzeczy. Nie dupa. Za późno. Ja skoczyłem, jak ta kładka przesuwała się w stronę tego kryształka. Ha, rozumiem. Tylko trzeba trafić jeszcze. Panno Croft. Proszę się mnie słuchać. Kurde. Stresujące to. A niby wydaje się takie proste, nie? A, o, dobra, udało się. Brawo. Okej. Okay. No teraz wrócić. Wiemy, gdzie mamy iść. Tak. Teraz jeszcze powrót. No, ale to już spoko. Nie wczytywać. Zapis. Nie, lawa, no przecież biegłam po kładce. Co za oszukaństwo. Za późno. A, 39 zapis. Okej, okay, uff, udało się. Gratulacje. Dziękuję. Boże, już nie pamiętam, gdzie to było teraz. Aha, tam na samym początku. Dobra, pieska mamy z głowy, więc już nie wyskoczę. Tylko jak mam się stąd wydostać właściwie? Aha, tędy chyba. Nie, zjadę. A, tu.
Aha, i to jest drabinka. Okej. Okay.